Przecież święty nie jestem. Nieraz zdarzyło się nam podobnie myśleć lub wypowiadać. Jak niewłaściwy jest to sposób myślenia i niebezpieczny dla rozwoju naszej wiary, ukazują nam dzisiejsze czytania. W nich słyszymy, że Bóg już w Starym Testamencie mówi do społeczności Izraela, ludu wybranego: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz. O ileż bardziej to wezwanie jest aktualne dzisiaj, po przyjściu Chrystusa, który zburzył mur oddzielający nas od Boga, mur naszych grzechów. Uczynił nas zdolnymi przyjąć łaskę. Łaskę pozwalającą zbliżyć się do Boga, a nawet więcej, stawać się podobnymi do Niego, świętymi, tak jak On jest święty. Droga do odkrycia tajemnicy świętości nie jest jednak w nas, ale w tym, który jest święty. Świętość jest zawsze darem, jaki daje nam Bóg. Darem, który pragnie On ofiarować wszystkim bez wyjątku. Można powiedzieć, że bez pragnienia bycia świętym nie mogę być chrześcijaninem, uczniem Jezusa. Bo właśnie po to On przyszedł i stał się jednym z nas, aby uzdolnić nas do pełnego zrealizowania tego wezwania do świętości, które daje nam Ojciec. Jezus przyszedł, abyśmy w Nim stali się świętymi, aby pokonać grzech, który nam w tym przeszkadza. Dlatego święty Paweł powie: świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Nie ma innej drogi dla chrześcijanina, jak droga świętości. Jest to droga odkrywania w sobie Bożej obecności, która upodabnia nas w naszym działaniu do Stwórcy. Pierwszym krokiem na tej drodze, jaką chce prowadzić nas Jezus, jest poznanie prawdy. Prawdy o Bogu, który jest kochającym Ojcem, w swoim działaniu zawsze pełnym miłosierdzia. Taką prawdę o Bogu Ojcu, który jest samą miłością, objawia nam Jezus. Bogu, o którym śpiewa dzisiaj psalmista: miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Uświadomienie sobie tego, jak bardzo jestem kochany przez Boga, jak wielkie jest Jego miłosierdzie, odpuszczające mi moje grzechy, pozwala przekroczyć siebie, zaprzeć się tego starego człowieka, który jest w każdym z nas, w jego egoizmie i grzechu, skupieniu na sobie. Bo Boża miłość jest kluczem otwierającym najgłębsze pokłady naszego serca. Wzywa nas do odpowiedzi, do większej miłości, w imię której będziemy gotowi nie stawiać oporu złemu, tak aby podobnie jak Bóg swoją dobrocią zmieniać innych i otaczający nas świat, wyrwać z ich zamkniętego kręgu nienawiści i żalu, braku przebaczenia. Tylko mocą Boga, przed którym staniemy z naszą niemocą kochania, z naszymi ograniczeniami, z brakiem dobra, jaki odkryjemy w sobie, z tą mocą będzie możliwe wypełnienie tego ostatecznego przykazania miłości nieprzyjaciół.
Jest to możliwe tylko w Bogu. Jest to owocem świętości, Bożego Królestwa, jakie Bóg pragnie czynić w nas. Taka jest droga zwykłych chrześcijan, każdego z nas, świętych, którzy usiłują w swojej codzienności życia na przeróżne sposoby wypowiadać za Jezusem: już nie ja żyję, ale Ty, Ojcze, żyjesz we mnie.